Oddział zamknięty to bez wątpienia legenda polskiego rocka. Zespół został założony w 1979 roku w Warszawie. Ich pierwsze utwory bardzo szybko stały się przebojami, dziś można powiedzieć wszechczasów. Oddział zamknięty mimo upływu lat nie traci na popularności. Koncertują, pracują również nad nową płytą, a w minioną niedzielę muzycy odwiedzili Zebrzydowice. Oddział zamknięty był gwiazdą tegorocznych Wianków, czyli jednej z najbardziej popularnych imprez organizowanych w Zebrzydowicach. Po dwugodzinnym koncercie muzycy spotkali się z fanami, nie zabrakło wspólnych zdjęć i autografów, a my zapytaliśmy oddział zamknięty o zebrzydowicką publiczność i nową płytę. Rewelacja, wspaniała publiczność. Ludzie, którzy z marszu od razu śpiewają to, o co ich prosimy, każdy chórek, reakcja natychmiastowa, super. W ogóle wspaniały amfiteatr tu jest. Naprawdę, to nie jest duży amfiteatr. Ładne miejsce. Bardzo ładne miejsce, ale amfiteatr jest znakomity. Ja się bałem, baliśmy się, że będą jakieś odbicia dźwięku, bo na próbach nam tutaj różne rzeczy się działy, ale się okazuje, że w ogóle tego nie było. To w ogóle jak ludzie weszli, to się wszystko zmieniło. Fantastyczny koncert. Rasta ławki. Rasta ławki są piękne po prostu. W kolorach reggae. No ale publiczność dopisała i była z nami przez cały koncert od pierwszego kawałka, tak jak wspomniał Krzysiek, także... Takie koncerty warto grać i takie koncerty się bardzo fajnie gra. Dokładnie. Najlepsze było to, że tam mieliśmy drugą publiczność z boku, czyli od frontu. Właśnie, tak, czyli jakby z każdej strony. Ale dobrze, 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 to wszystko ma swoją magię. Byśmy zagrali taki koncert, żebyście otworzyli to dookoła. Da radę? Da radę? Robicie to? Nie zabrakło dzisiaj i klasyków, i nowości. Tak, bo nagrywamy, tworzymy nowe piosenki, nagrywamy nową płytę. Z uporem maniaka. Tak. No to powiecie coś o tej nowej płycie, kiedy będzie, co tam, jakie kawałki na niej? To jest tak, ciężko powiedzieć kiedy będzie, dlatego, bo to powstaje. Ale w dzisiejszych czasach płyta nagrywa się szybko, wydaje się chyba jeszcze szybciej niż kiedyś. To jest inaczej w tej chwili, więc ważne są numery, muszą być piosenki fajne, dopracowane. Przyjęliśmy technikę taką, żeby te nowe numery po prostu od razu grać. Czyli na głęboką wodę. Wrzucamy je. Reakcja publiczności na naszych koncertach jest taka, że możemy takie rzeczy robić, że nie ma, jest więź duża i nie mamy w ogóle żadnych zahamowań. Nawet była wtedy taka... będą znaczne piosenki, będą kupować tą płytę. Tak. Tak. Nawet była taka sytuacja, że zadzwoniłem do Wojtka i powiedziałem, że Wojtuś, ja ten numer zagram na gitarze dzisiaj na koncercie. Mówi, jaki? Jak to? Gdzie? Po prostu nauczyłem się, zagram sam. Wy będziecie mieli przerwę, ja zagram ten numer, żeby zobaczyć tą szybko, gitara, opracował, chłopaki już tam coś też, wiesz, i zagraliśmy po prostu pierwszy raz numer bez żadnej próby, bez niczego, przed publicznością. No Krzysiek nas zmotywował po prostu do tego, bo tak. Wstyd było się nie nauczyć po prostu. Motywator. A ja, a co, na głęboką wodę. No dzisiaj było chyba czwarte wykonanie jednego z trzech numerów, bo tamte wcześniejsze już graliśmy przed ludźmi, ale na tej samej zasadzie, że zaczynaliśmy po prostu numer, którego nigdy nie graliśmy, ad hoc. Poszło. Poszło, tak. Mhm. Wypuszcza się E-dur, a później to już jakoś pójdzie zawsze. Warto na pewno nowe utwory przetestować przed nagrywaniem i myślę, że chyba przeszły test bojowy bardzo dobrze. Warto nawracać na rock'n'rolla, dlatego ta nowa płyta będzie rock'n'rollowa zdecydowanie, żeby trochę zwrócić uwagę na gatunek trochę, umówmy się, umierający w tym kraju. Uważam, że oddział zamknięty to jest po prostu bastion nie do rozwalenia, jeżeli istnieje, jeżeli się nie kłócą, wiadomo, nie? Ale w tej chwili jest, myślę, że duży wzlot i to powinno pójść dobrze. Ornet mówi, że będzie rock'n'rollowa płyta, owszem, ale tam będą też ballady, będą piękne piosenki, więc... Dla mnie to jest to, co kocham. Ja lubię jeden numer przyłożyć, a drugi po prostu wycisnąć łzy. Bo wiecie, oddział zamknięty, spotykają się pokolenia i ci starsi, którzy tam gdzieś pamiętają. Cztery. Myśmy spotykają. No, tak. W każdym razie wczoraj liczyliśmy, no to już nie trzy pokolenia, a cztery przychodzą na nasze koncerty. Także to nie żart. Myślicie, że ta nowa płyta właśnie zaspokoi te gusta i tych starszych, i tych młodszych? Nie wiadomo, dlatego, bo z tym zaspokajaniem gustów to jest bardzo różnie, ale
my się staramy robić przede wszystkim to, co stąd płynie, od serca, a pisać prawdę. Czyli w ogóle nie ściemniać, nie wymyślać o jakichś artystycznych, nie wiadomo czego, tylko prawda, to, cośmy przeżyli, to, cośmy widzieli na własnej skórze i to jest najlepsze. To się zawsze sprawdza. Zebrzydowice to Śląsk Cieszyński. Często tu jesteście, może Cieszyn, Skoczów, lubicie te tereny? Oczywiście, ja pamiętam koncert w Skoczowie 20 lat temu, gdzie ksiądz nie zgodził się na to, żebyśmy zagrali w plener i zagraliśmy to w jakimś klubie. Niesamowity koncert był. Tam w ogóle ludzie nie mogli wejść. Jeszcze wtedy Ciempiel na basie grał z nami, przepraszam. Tak, no to było dawno. Wiesz, to było na pewno więcej niż 16 lat temu. W tym rejonie myśmy grali wiele, nawet chyba w zeszłym roku graliśmy w tych rejonach. Także spokojnie. Będziemy na pewno nie raz. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.